Dzień dobry, Świnoujście. Dzień dobry, Polsko. No to drugi dzisiejszy film już. Poprzedni był z Wydm, a w sumie to nawet z Kładki czy Promenady Leśnej. Teraz zrobimy film z promenady turystycznej. Piękna fontanna. Idziemy zobaczyć koło hoteli. Idziemy zobaczyć Wydmy. Tydzień temu opublikowaliśmy materiał, kiedy na Wydmach był syf, śmieci. Urząd Morski odpisał, że to nie jest ich działka, tylko Urzędu Miasta. No to idziemy sprawdzić, co się w tym czasie wydarzyło. Materiały przysłaliśmy do Urzędu Miasta, także nie ma możliwości, aby nie wiedzieli. A tam co się dzieje, panie? Więc nie ma możliwości, aby się tłumaczyli, że o niczym nie wiedzą. Pierwszy raz to widzą, zdziwieni. No to idziemy. Teraz troszkę inaczej. Nie przejdziemy tam aleją całą koło hoteli. Tylko tym przejściem. Kawiarnie już czynne. Jest po godzinie 9. Także zapraszamy na kawkę. Kawkę, ciasto. Jakiegoś pączka, jak ktoś lubi. Powiem wam, że ja się tak patrzę na Świnoujście. W takim miejscu. Wiele osób by nie uwierzyło, ta miejscowość. Wiele osób by nie uwierzyło, że to jest polska miejscowość nadmorska. No, tak troszkę po hiszpańsku, po portugalsku. Ale to pięknie, że nam się miasto rozwija. Że deweloperzy chcą lać beton. Są miejsca pracy. Ludzie inwestują własne pieniądze. No niestety nie wszystkim to odpowiada i wielu ludziom wręcz to przeszkadza. Szczególnie tym, którzy nie mają z tego interesu. No ale to już jest takie ludzkie. I żeby sprawa była jasna, ja też nie mam interesu z tego, że oni ten beton tu leją. No nie jesteśmy tutaj na usługach deweloperów, ani lobby hotelarskiego w żaden sposób. Pamiętajcie, że tylko prawda jest ciekawa. Gdybyście byli zainteresowani cenami w restauracjach, to prezentują się one mniej więcej tak. Pies bojowy na lince 100-metrowej. Więc co tam, panie, na Wydmach? Wejście, wyjście numer 14. Króliczek z marchewką. No właśnie, jak słyszeliście, urwał i kto odpowiada? No i dobrze, słuchajcie, jedno słowo tłumaczy wszystko. Po co opowiadać? Macie jaki piękny widok. Piękna ta nasza świnoujska plaża. A wiecie dlaczego taka piękna? Bo nikt oprócz Pana Boga nie ma na to wpływu, jak ona wygląda. Oczywiście ludzie mogą ją śmieciami zasypać. Ale patrzcie, jaka szeroka. Jak ślicznie wygląda. Dzisiaj morze spokojne. Nie widać, żeby ktoś się kąpał. Nawet ludzi, którzy spacerują, nie jest za dużo. Prawdę mówiąc. Więc zapraszamy do Świnoujścia. Kto może nad morze? Podejdę się do wody. Zobaczymy, jak wygląda styk wody z plażą. Już z daleka widzę, że chyba są glony. No ale to wiecie, jak to jest. Matka natura wywala stare glony z wody, które zostały nam po lecie. Spokój, cisza. Mam nawet wrażenie, że tutaj mniej wieje niż na Wydmach. Jest naprawdę bardzo przyjemnie. Jeżeli ktoś lubi taką pogodę, niekoniecznie słoneczną, 12-15 stopni, no to zapraszamy do Świnoujścia. Nie ma tłoku. Uwaga, będzie żart. Są jeszcze wolne miejsca na plaży. Można przyjeżdżać.
O, nie ma tragedii tutaj. Myślałem, że będzie gorzej. Jeżeli chodzi o glony, to jakieś stare jeszcze leżą. Stare glony. Trochę mew, łabędzi. Pamiętajcie, żeby chlebem karmić ptaków. Można kupić ziarno w sklepie zoologicznym. To dla ich zdrowotności. Powolutku opuszczamy plażę. Wejście numer 14. Zajączek z marchewką. No ciekawe, czy te tablice wytrzymają do następnego roku. Nawet nie mówię fizycznie, tylko bardziej jeżeli chodzi o wlepki, naklejki. Trzeba by pomyśleć nad czymś innym, na jakimś rozwiązaniem, które będzie mniej zachęcało dewastatorów do pracy. Jeszcze rzut oka, panorama po plaży i idziemy dalej. A w sumie to wracamy. Kończymy spacerek. Wracamy na promenadę. Pokażemy, jak wygląda promenada wszystkim tym, którzy są teraz daleko od Świnoujścia, nie mogą tu przyjechać, przyjść. Dzisiaj miałem miły telefon od pani Kasi, dziękuję bardzo. No tak jak mówiłem, zapraszamy do Świnoujścia, po morze nad morze. Właśnie jestem po rozmowie z turystami, którzy przyjechali do Świnoujścia z Gliwic. Mówią pięknie, trochę betonozy i trochę drogo. Ale ogólnie pięknie, przyjeżdżają tu od 40 lat, może nie co roku, ale bardzo im się podoba. No to słuchajcie, ktoś przyjeżdża od 40 lat, to może coś na ten temat powiedzieć. Bo ja tu mieszkam zaledwie 30, chociaż jestem dużo starszy. Oczywiście wiele można mówić o cenach w Świnoujściu, o komforcie, o jakości. No ale wiecie co, wolny rynek jednak troszkę to reguluje. Latem trudno o wolne miejsce noclegowe nawet na tydzień. Takie długie rzeczy już nie wspomnę. O jednym dniu to praktycznie nikt nie chce wynajmować pokoi na jeden dzień. Także skoro jest popyt, jest podaż. Czy jest podaż, jest popyt. Zwał jak zwał. Wielu ludzi tu przyjeżdża. Widzimy, co się dzieje latem. Dla miasta to dobrze. A nie wspominam o jakichś drobnych za opłaty uzdrowiskowe, bo to są naprawdę drobne, ale wiele osób tu zarabia pieniążki. Potem je wydaje na kolejne apartamenty i jakoś to wszystko się kręci. No na promenadzie, jak widać, ruch nie jest zbyt duży. Ja będę na tym kończył. Życzę wszystkim miłego dnia, ładnej pogody ducha, pracującym dużo owoców z pracy, mądrych przełożonych, mądrych decyzji. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.